biorę, nie kładę takiego dużego nacisku na to, żeby absolutnie dokładnie odwzorować ikonę, żeby ona była zgodna z wszelkimi kanonami, bo jak gdyby można by powiedzieć, że każdy rzemieślnik to potrafi. Jeżeli będzie odpowiednio długo ćwiczył, pracował, doskonalił swoje rzemiosło. To jest tylko odwzorowanie. Natomiast jeżeli dołożymy coś z własnego wnętrza, pokażemy ikonę poprzez siebie, poprzez swoją wrażliwość, to jest już nasze. Tego nam po prostu nikt nie odbierze i chciałabym, żeby się artyści rozwijali po prostu według własnych upodobań, według własnego, zgodnie z własną wrażliwością. Następne ikony tutaj mamy panią Bożenę Góralczyk z grupy Desnis. Pani to proszę, co jest pani Bożena Góralczyk? Pani Bożenka jest z nami dopiero drugi rok, chcę powiedzieć. Natomiast bierze już udział w drugiej wystawie. Pierwsza była w Pałacu Jerzmanowskich na koniec zeszłego roku szkolnego. Ja jestem pod wrażeniem odwagi, temperamentu, wrażliwości, bo to też jest bardzo ważne, żeby to wszystko w sobie, co mamy w sobie, umieć wydobyć, żeby umieć po prostu nie bać się pokazać, żeby eksperymentować, bo to jest właśnie nasza sztuka. Pani Irena Szpał. Bardzo proszę. Pani Irenka Szpałko z grupy twórczej Miropory. Irenka nas tu zasypała ikonami i ilością, ale to nie tylko ilość, to jest jakość, prawda? Niepowtarzalna. Poza tym no, są inne, są jej. Są naprawdę czymś, czego artysta poszukuje. I to jest ważne, żeby bawić się tą sztuką, jaką tworzymy. Ja tu mam wszelkiego rodzaju podpowiedzi dzięki temu. Nie pominę, mam nadzieję, żadnego artysty, co mi się już starszy, mojego męża raz pominęła.